Dzień dobry Państwu, nazywam się Maria Gmoszewska-Berlińska i będę chciała się z Państwem spotykać na takie krótkie spotkania, na których będziemy rozmawiać o problemach, jakie mamy z komunikacją, co nam pomaga w komunikacji, co nam przeszkadza w komunikacji, czyli co brać pod uwagę po to, aby lepiej się komunikować z naszymi najbliższymi. Powiedzieć o takich genetycznych naszych cechach, które nam pomagają albo przeszkadzają w porozumiewaniu się między sobą. Że nie zawsze zdajemy sobie nawet sprawę z tego, że tak wiele rzeczy, które przynosimy po prostu w momencie urodzenia się w genach, powoduje to, że z niektórymi nam łatwiej się porozumieć, a z innymi nie. Bo z innymi mamy wspólne cechy, a z innymi nie. I o tych cechach chciałam Państwu dzisiaj opowiedzieć. Pierwszą taką cechą, o której wszyscy wiemy, że mamy, że czym się różnimy między sobą, ale nie bardzo sobie zdajemy sprawę z tego, że ona może wpływać tak bardzo na to, czy nam się łatwo z kimś porozumiewać, czy nie. Pierwszą taką cechą jest to, że każdy z nas ma swój jakby kanał komunikacyjny, z którym się komunikuje ze światem. I to będzie albo za pomocą wzroku, albo słuchu, albo za pomocą doświadczenia, czyli jesteśmy wzrokowcami, słuchowcami, albo kinestetykami. Właściwie tą wiedzę raczej wszyscy posiadamy. Tylko myślę, że w bardzo małym stopniu zdajemy sobie sprawę, jak to ma wpływ na to, że łatwiej albo gorzej z kimś się rozumiemy. Bo każda z tych osób inaczej widzi, postrzega i rozumie świat. Co innego jest dla niej ważne, na co innego zwraca uwagę. Zupełnie innymi się posługuje priorytetami w życiu. Co innego widzi, co innego słyszy, czego innego doświadcza. Chociaż żyje w tym samym domu, w tym samym pokoju, korzysta z tych samych naczyń i siada na te same meble. A jednak widzi świat zupełnie inaczej. Jak to jest możliwe? Tak po prostu nie jest. I chcę powiedzieć Państwu taki przykład, dwa przykłady na to przynajmniej, że rzeczywiście może to powodować nieporozumienia. Każdym takim przykładem wyobraźmy sobie małżeństwo, stara z 15-letnim synem, taka to była moja sąsiadka, która mieszkała piętro nade mną, przybiega do mnie którejś z soboty po południu, bardzo zdenerwowana na swoich panów, no bardzo, jak tylko kobieta może być zdenerwowana, wścieka się na tych swoich panów, jak już mam ich dosyć, to że po prostu już przelała czara goryczy, że ona jest wściekła, że no bardzo jest niezadowolona, w każdym razie wyzłościła, pijemy kawę, no opowiedz teraz, co się takiego stało. No to opowiada, no wiesz, dzisiaj sobota, to ja oczywiście nie mam dnia wolnego, tylko od samego rana robię wszystko, czego nie udało mi się zrobić w przeciągu tygodnia, robi zakupy, pierze, sprząta, no wiele rzeczy, które nie udało jej się w tygodniu zrobić. No więc wiesz, mówi, ja od rana ciężko pracuję, a moi panowie tylko gdzieś tam na końcu korytarza między pokojami przemykają. No on mówi, no wiesz, napełnił mi się kosz, bo to wziąłem ten kosz i wystawiłam go na korytarz. Mówi, jak ktoś będzie tam przechodził, to uważaj, tego wyniesie. No ale sprząta, robi swoje, pierze i tak dalej. Mówi, wiesz, ja swoje robię, kosz stoi. Mija jakiś czas, kosz stoi. Szykuje obiad, kosz stoi. Wołam moich panów na obiad, kosz stoi. No to jak oni do stołu, to ja za ten kosz postawiam im na stole. A oni zjedli obiad i wyszli. No i to już zdecydowanie przelało jej czarę goryczy, była wściekła, wpadła do mnie pełna żalu, że jak to, że ona tak ciężko pracuje, oni nie mogli głupiego kosza wynieść. Następnego dnia spotykam młodego człowieka i pyta, co się stało, że się tak wczoraj tą mamę zdenerwowali. Och, mówi, ciociu, to nie takie proste, wiesz, u nas sobota to sądny dzień. My z tatą to w ogóle my obolimy mamie w oczy nie wchodzić, bo ona jest taka poddenerwowana i tak różnymi rzeczami zajęta, my na tym nie nadążamy. Ja wiem, no tak, ale nie widzieliście tego kosza, co mama wystawiła, jakiego kosza?
kosza. Mówi, no mama postawiła kosz, widocznie jej tam potrzebny, skoro tam postawiła. A wiemy, po co ona go tam postawiła, widocznie tak potrzebuje. Mama różne dziwne rzeczy robi, jak sprząta. No a jak postawiła mama stole? No właśnie z tatą żeśmy wrócili się, zastanawiali, po co mamie był potrzebny ten kosz na stole. Ale baliśmy się zapytać. Dla nich to nie był komunikat, kosz do wyniesienia. Dla nich, kto jest wzrokowcem, to było jasne, że kosz stojący przy drzwiach należy go wynieść. Dla nich nie. Dla nich wystarczyłoby, żeby ona powiedziała kosz do wyniesienia. Doprowadza to do takiego, tak naprawdę, dosyć dużego zamieszania w domu, poddenerwowania, żalu, pretensji, bo sygnał był nieczytelny, bo informacja była nieczytelna. Inny taki przykład. Razem z moimi przyjaciółkami, wiele lat temu zajmowałyśmy się profilaktyką uzależnień i robiliśmy takie zajęcia, weekendowe. Wyjeżdżałyśmy poza Warszawę, jadąc na takie, do takiego miejsca, właśnie chcieliśmy te zajęcia przeprowadzić. Ja prowadziłam, panie ze sobą rozmawiały, cztery nas były, że jedna z nich mówi, ja będę jutro w zupełnie innym stylu. To minął piątek, sobotę, wieczorem siadamy, omawiamy to, co się wydarzyło do tej pory, co nam się udało zrealizować, a co jeszcze zostało na niedzielę. Jedna z tych pań mówi, no słuchaj, ty miałaś być dzisiaj w zupełnie innym stylu, a jesteś tak samo ubrana jak zawsze na warsztaty. Druga koleżanka za to mówi, nie, ona dzisiaj chyba jakąś nam uroczystość tutaj zrobi. Osoba, która zapowiedziała, że będzie w innym stylu popatrzona, obydwie koleżanki mocno zdegustowane i rozczarowane, twierdząc, to jak to? Wyście w ogóle nie zwróciły uwagi, że ja dzisiaj tak mało mówiłam? Bo rzeczywiście były czasami problemy, że ona mówiła dosyć dużo, przeszkadzając z kolei innym dziewczynom realizować program. I tak była jeden komunikat, bardzo prosty, a każda z nich zrozumiała zupełnie pod tym hasłem co innego. Każda z nich. Jedna oczekiwała wizerunkowej zmiany, druga jakiegoś doświadczenia, a ta, która to powiedziała, po prostu miała mniej mówić, czy kontrolować to, co mówi. Każda z nich była rozczarowana, bo jej wizja, czy jej oczekiwania nie zostały spełnione. To zostało powiedziane na głos. Jak to mi chodziło zupełnie co innego. Jak często z najbliższymi osobami, z którymi się spotykamy, z którymi żyjemy pod jednym dachem, nie zdając sobie często sprawy, a nie pamiętając na co dzień, mamy wiele pretensji o tego rodzaju sygnały. A mówiłeś, a obiecałeś. Tylko że okazuje się, że każda z osób, które to słyszały, co innego rozumiała, co innego chciała. A tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie różnica genetyczna tego typu, że inaczej widzimy, postrzegamy świat, że innym językiem się posługujemy, że zupełnie co innego rozumiemy pod tymi samymi sygnałami, czy tymi samymi słowami często. Zresztą posługujemy się nawet innym językiem. Używamy innych słów do określenia naszych uczuć czy zjawisk. Warto to pamiętać na co dzień. I we współżyciu małżeńskim, jak również mając dzieci, że każdy z tych dzieci może inaczej postrzegać świat, go rozumieć i co innego dla niego jest ważne. I zupełnie co innego chcę powiedzieć przez, wydawałoby się, te same słowa, które my używamy. To o pierwszej różnicy genetycznej tyle. Na następnym spotkaniu o następnej różnicy.